Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Anna Romaniuk. Jestem mikrobiologiem, immunologiem i psychodietetykiem. I dziękuję firmie Lifeline Diag za zaproszenie. Tematem dzisiejszego spotkania będą zaburzenia mineralizacji w depresji. I jak możemy sobie w związku z tym pomóc, poprawiając mineralizację. Depresja w 2020 roku będzie uważana za Światową Organizację Zdrowia za drugą przyczynę niepełnosprawności na świecie po bólach kręgosłupa i bólach stawów. Czyli jest to naprawdę bardzo poważny problem. I choruje na depresję 350 milionów ludzi na świecie, natomiast w Polsce jest to około 1,5 miliona Polaków. Więc to ogromne ilości leków antydepresyjnych, które są sprzedawane i oczywiście ogromny rynek. Co to jest depresja i jak do niej dochodzi? Gdzie tutaj jest początek? Tak naprawdę to chodzi o stres, jaki jest przeżywany przez pacjentów. Stres, niepokój i potem dopiero depresja. Bardzo wiele szlaków metabolicznych jest uruchamianych w czasie stresu i o tym głównie dzisiaj będziemy mówić. Depresja jest kojarzona również z różnymi innymi zaburzeniami. Jest to bardzo często chroniczny ból. Są to problemy infekcyjne, jest to insulinooporność, czy nawet procesy nowotworowe, czy chociażby jelito drażliwe. I tutaj jest takie błędne koło, dlatego że 1/3 pacjentów z depresją nie odpowiada na konwencjonalne terapie antydepresyjne. Natomiast choroby przewlekłe metaboliczne pogarszają czy autoimmunizacyjne, czy kardiologiczne, zwiększają ryzyko depresji. Z kolei z drugiej strony depresja obniża jakość życia i może być przyczyną wszystkich tych chorób. W związku z tym jest tutaj duże nieporozumienie, jeżeli chodzi o medycynę klasyczną i medycynę funkcjonalną w postrzeganiu depresji. Oczywiście medycyna klasyczna będzie szukała symptomów i na nich się koncentrowała i szukała środków antydepresyjnych, natomiast medycyna funkcjonalna będzie szukała przyczyn tego schorzenia i będzie się koncentrowała na kontroli stresu, na genetyce, epigenetyce, prawidłowym śnie, czy będą to prawidłowe relacje, czy aktywność fizyczna, toksyny, odżywianie, zdrowe jelito itd., itd. Czyli to, jak Państwo widzicie, to holistyczne podejście w przypadku medycyny funkcjonalnej jest dużo szersze. I teraz postrzeganie stresu też w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat się bardzo rozwinęło. Kiedyś myślano, że stres to jest tylko układ nerwowy, może nerwowo-hormonalny. I tutaj oś po wzgórze przysadka i nadnercza to jest główny szlak, który prowadzi do rozwoju reakcji stresowej. Natomiast jest to tak naprawdę gaszenie pożaru w kucharce gazowej, jeżeli nie wyłączyliśmy gazu. Tak? Czyli znowu nie szukamy przyczyn, tylko staramy się niwelować symptomy. W latach 80. XX wieku powstała nauka, która się nazywała psychoneuroimmunologia i ona już poszerzyła jak gdyby postrzeganie stresu do jeszcze jednego układu, a mianowicie układu odpornościowego. Czyli to jest układ nerwowy, układ hormonalny i układ odpornościowy. Natomiast ponieważ ostatnio nauka bardzo szybko się rozwija, okazało się to też niedostateczne i w dzisiejszym postrzeganiu stresu jest to problem neuroendometaboliczny i to nazywa się to NEM stres. Poszukajcie sobie Państwo w internecie i obejmuje 8 różnych obszarów, w tym oczywiście neuro, immuno i hormonalny, ale również koncentruje się na bioenergetyce, na detoksyfikacji, na kardiologii. Czyli tutaj poszerzamy swoje postrzeganie stresu i do czego to prowadzi. Oczywiście tutaj jeszcze znowu brakuje relacji społecznych, które są w medycynie funkcjonalnej jak gdyby najważniejsze, bo bez zdrowych relacji społecznych nie mamy prawa mieć dobrej reakcji na stres. I teraz depresja jest uogólnionym stanem zapalnym. Tutaj już nikt nie ma wątpliwości co do tego. W czasach Hipokratesa depresję leczono wyrywając zęby, czyli po prostu likwidując stany zapalne. I na dzisiejszy moment nauka skłania się do tego, że leczenie depresji powinno polegać na leczeniu stanów zapalnych, a z tym związana jest mineralizacja oczywiście. I jest takie pojęcie jak seeking behavior, czyli choroba jak gdyby wywołana nadmiarem cytokin, czyli nadmiarem stanów zapalnych. I to jest
bardzo podobne do depresji, bo wtedy, jeżeli mamy za dużo cytokin prozapalnych w organizmie, mamy obniżoną radość życia, to jest nadmierna senność, to jest wycofanie społeczne, osłabiona koncentracja, nadmierne odczucia bólowe czy brak energii. I to wszystko jest bardzo podobne do depresji. I tutaj te porównania stanów zapalnych i symptomów, jakie z tym są związane z depresją, są bardzo często w literaturze podnoszone. Co powoduje stres? Stres powoduje między innymi aktywację latentnych infekcji. Mogą to być infekcje wirusowe, czy mogą być to uaktywnienie infekcji borelii na przykład. Powoduje to bardzo silny stan zapalny, który to stan zapalny oczywiście stara się zlikwidować czynnik infekcyjny, ale przy okazji jest to tak silna reakcja, która wpływa na zniszczenie tkanek. I to jest właśnie postrzegane również w depresji. I w związku z tym nowe terapeutyczne podejścia do leczenia depresji, oczywiście nie jeszcze w standardach psychiatrycznych, polegają na właśnie działaniu tym antyzapalnym. Są to przeciwciała monoklonalne przeciwko interleukinie 6. Już w tej chwili są próby kliniczne z tymi przeciwciałami. Natomiast to jest taki naprawdę bilet w jedną stronę, dlatego że jeżeli my zniszczymy interleukinę 6, to zniszczymy naszą zdolność do walki z wszystkimi infekcjami grzybiczymi, wirusowymi i tak dalej. Tak? Czyli to są naprawdę jeszcze początki. Większe nadzieje wiąże się z naturalnym podejściem do niwelowania stanów zapalnych. I tutaj na przykład bardzo dobre efekty daje chociażby stosowanie omega-3, które jest bardzo silnym przeciwzapalnym czynnikiem z klasycznymi antydepresantami, co pozwala zmniejszyć ilość antydepresantów, a jest to bardzo, bardzo silne działanie przeciwzapalne. I teraz oczywiście można też naturalnie obniżać głównie TNF-alfa, czy interleukinę 6. I tutaj głównie dietetycznie można wpływać, na przykład przez unikanie lektyn. Ta dieta jest również stosowana w chorobach autoimmunizacyjnych, w których też procesy zapalne są bardzo nasilone. Oczywiście tutaj stosowanie resweratrolu, czy kurkuminy, czy lukrecji również jest pomocne. Co to jest stres? W czasie stresu wydziela się kortyzol, czyli są nadaktywne nadnercza i okazuje się, że stany zapalne powodują wydzielanie kortyzolu. Oczywiście kortyzol jest potrzebny do tego, żeby również zahamować układ odpornościowy, czyli zniwelować stany zapalne. I to jest takie może nie tyle błędne koło, co takie cykliczne działanie. Tak? I teraz jeżeli my działamy na wysokim kortyzolu, bo się bardzo stresujemy, to wtedy jest blokowany układ odpornościowy, ale nie można tak długo pracować, czyli ten stres chroniczny jest bardzo niedobry dla naszego zdrowia. I tutaj musimy wspomnieć o metylacji, a mianowicie procesie, który jest odpowiedzialny za hamowanie genów, ekspresji genów. Jeżeli działamy na wysokim kortyzolu bardzo długo, to wtedy organizm się broni i zaczyna metylować geny promotory dla kortyzolu. I teraz nikogo już w tym momencie nie dziwi, że mutacje MTHFR są związane z wyczerpanymi nadnerczami czy wypaleniem zawodowym, prawda? W związku z tym ta metylacja tutaj jest bardzo, bardzo ważna i tutaj przechodzimy znowu do minerałów, dlatego że wyczerpane nadnercza to jest również toksyczna miedź. O toksycznej miedzi będziemy jeszcze mówili kilka razy, natomiast słabe nadnercza po prostu wpływają na wątrobę i hamują produkcję ceruloplazminy, co powoduje to, że my mamy właściwie nie miedź biodostępną, tylko wolną, tak zwaną niewchłanialną. Tak? Powoduje to wzrost procesów wolnorodnikowych i uszkodzenie tkanek. I to właśnie między innymi dzieje się również w depresji. I teraz miedź jest bardzo związana z cynkiem, to jest taka para bardzo, bardzo od siebie zależna. I teraz wchłanianie miedzi i cynku zachodzi oczywiście w jelicie i jest zależne od metylacji, a mianowicie jest zależne od produkcji białek, bo metylacja to też produkcja białek, które się nazywają metalotioneiny. I teraz, jeżeli suplementujemy cynka, jest to bardzo popularne, osoby, które się stresują, cynk jest potrzebny do degradacji adrenaliny, w związku z tym często suplementujemy cynk i często nadużywamy cynku, powoduje to wzrost metylacji, bo cynk jest minerałem metylacyjnym
i powoduje wzrost ilości metalotionei, które mają większe powinowactwo do miedzi i w ten sposób miedź nie jest wprowadzana do organizmu. Dochodzi wtedy do zaburzenia proporcji cynku do miedzi w kierunku nadmiaru cynku. I teraz, jakie są typy depresji? Co tak naprawdę jest w depresji zaburzone? No przede wszystkim jest zaburzona metylacja. Około 70% osób chorych na depresję jest hypometylowanych, czyli ma za mało grup metylowych i w tym za mało kwasu foliowego, w tym metylowanego. Trzeci najważniejszy problem to jest około 20%, to jest nadmiar miedzi. Czyli w depresji, jak Państwo widzicie, miedź i metylacja to są te rzeczy, o których powinniśmy mówić. Teraz oczywiście, żeby wspomóc metylację, powinniśmy się dobrze zmineralizować. I takimi minerałami, które są potrzebne do metylacji, to jest oczywiście magnez, cynk, ale i miedź i selen. I już w tej chwili są takie specjalne preparaty, to się nazywa minerały metylacyjne. Można kupić takie konkretne, dobrane konkretnie dawki do wspomagania metylacji i co ciekawe, tam nie ma żelaza na przykład. I teraz wracając do depresji i do produkcji neurotransmiterów, cynk i magnez jest potrzebny do produkcji zarówno serotoniny, jak i dopaminy. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli nadmiar miedzi, no to będzie problem, prawda? I teraz, jeżeli mamy nadmiary miedzi, to wpływa to na poziom dopaminy. Cynk buduje dopaminę, miedź rozkłada dopaminę. I teraz, jeżeli miedź, która jest kofaktorem monooksygenazy dopaminowej, to wtedy mamy nadmierne rozkładanie dopaminy w kierunku norepinefryny i wtedy mamy bardzo dużo energii, natomiast nie mamy motywacji, racjonalnego myślenia, koncentracji i tak dalej. Tak? Czyli niska dopamina to jest właśnie przyczyna depresji między innymi. I teraz symptomy toksycznej miedzi. Mnie oczywiście tutaj jest ich dosyć sporo, natomiast takie naprawdę związane z układem nerwowym to jest głównie właśnie niepokój, to są słabe nadnercza, to jest nadaktywność, to jest związane właśnie z niską dopaminą, to jest huśtawka nastrojów, no i oczywiście depresja. I teraz jeżeli przesadzimy z suplementacją cynku, to musimy pamiętać, że wpłynie to na poziom miedzi i wpłynie to na poziom żelaza, czyli będziemy się z kolei anemizować i będziemy mieli objawy niekorzystne. W związku z tym teraz uważa się, że najlepsze efekty daje suplementacja równocześnie cynku i miedzi i są już też takie preparaty na rynku, że można kupić się i mieć i cynk w jednym preparacie i żelazo jeszcze i to jest w proporcji 1 mg miedzi do 15 mg cynku. To jest mniej więcej, tak? Także tutaj zachęcam Państwa do takiego kompleksowego podejścia do sprawy. Co się jeszcze dzieje z nieprawidłową mineralizacją i stanami zapalnymi? Stany zapalne bardzo zmieniają tak naprawdę poziom dostępnej biopteryny. Biopteryna to jest taka substancja, która pozwala zbudować dopaminę i serotoninę znowu. I teraz jeżeli mamy stany zapalne, to jest mało biopteryny. W związku z tym mamy problemy z wytwarzaniem neurotransmiterów. Natomiast enzymy, które są odpowiedzialne za recykling biopteryny, są bardzo wrażliwe na aluminium. I tutaj znowu, jeżeli mamy złą mineralizację, możemy mieć podwyższony poziom aluminium i blokujemy enzymy, które są potrzebne do tego, żeby była biopteryna. Także tutaj wykrycie tego aluminium jest bardzo popularnym. To jest nie metal ciężki, ale metal toksyczny. W związku z tym powinniśmy szukać przede wszystkim aluminium, jeżeli chodzi o depresję. I teraz kolejnym problemem w depresji jest nadmiar ekscytacji związanej z receptorami dla glutaminianu, czyli receptorami NMDA. I wiąże się to oczywiście z nadmiarem wapnia, który wchodzi do komórki i nas pobudza. Zresztą neurotoksyczność rtęci tutaj musimy powiedzieć, na czym polega. Metylmerkury zwiększa ekspresję i wrażliwość tych receptorów NMDA, powoduje, że jest większy pobór wapnia do komórki i zapoczątkowuje to śmierć komórki. Nie to, że się ekscytujemy, to dłuższe
jak gdyby ekscytowanie się powoduje to, że część neuronów tam będzie zanikać i nie bez kory są normy społeczne ekscytacji i nie wszyscy, i wszyscy powinni się temu jak gdyby troszeczkę podporządkowywać. Takie niekontrolowane ekscytacje nie są naprawdę nic dobrym. I teraz w związku z tym, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy zadbać o stosunek wapnia i magnezu, przynajmniej go sprawdzić, tak? Bo nadmiary wapnia będą na naszą niekorzyść działały w tym momencie. Tutaj jeszcze bardzo ważnym pierwiastkiem jest lit, który w parze z sodem działa tak samo jak wapń z magnezem, tak? Czyli niedobory litu też będą powodowały ekscytację. I kolejna rzecz, którą powinniśmy sprawdzać, to jest sód do potasu, który też, jeżeli zaburzony, może świadczyć o tym, że coś się nie tak dzieje z naszą ekscytacją. I tutaj ta ekscytacja jest też związana z nieprawidłowym szlakiem przemiany tryptofanu. Normalnie tryptofan jest przekształcany do serotoniny, czyli do tego momentu, kiedy jesteśmy szczęśliwi, potem do melatoniny i śpimy. Natomiast w momentach stresu i bądź infekcji dochodzi do przesunięcia gdyby tych szlaków metabolicznych w kierunku szlaku kinureneinowego i to jest taki szlak, który jest po to aktywowany, żeby wytworzyć witaminę B3, która ma za zadanie dodać nam energii, bo w czasie infekcji, w czasie stresu my potrzebujemy bardzo dużo energii. W związku z tym organizm chce wytworzyć dużo energii, tylko niestety metabolitem pośrednim jest kwas chinolinowy, który jest bardzo neurotoksyczny. Jego neurotoksyczność polega na dwóch rzeczach. Mianowicie on jest agonistą receptorów NMDA, czyli znowu jest to ta ekscytacja, tak samo jak glutaminian i rtęć. Natomiast jest również przyczyną stresu oksydacyjnego, co również uszkadza tkanki. Tak? Czyli tutaj takie ciągłe denerwowanie się powoduje to, że te tkanki będą nieodwracalnie niszczone, tkanki mózgowe oczywiście. I teraz ten zaburzony szlak rozkładu tryptofanu, czyli ten szlak kinureinowy, to znaczy, że nie wytwarzamy serotoniny. I to ma bezpośredni wpływ na pracę naszych jelit. Tak? Serotonina w 70, nawet 80% jest produkowana w jelitach i niedobór serotoniny powoduje to, że my mamy po prostu różnego rodzaju problemy trawienne, dysbiozy i tak dalej. I teraz jak tutaj możemy zadziałać? Jest bardzo dużo prac, które starają się zahamować ten nieprawidłowy szlak rozwoju przetwarzania tryptofanu. Tutaj oczywiście mówimy głównie o omega-3, która jest naprawdę fantastycznym suplementem, jak i niesterydowe leki przeciwzapalne. Ja nie mówię już tutaj o tych bardzo precyzyjnych takich niszczeniach interleukiny 6 czy TNF-u. Antydepresanty same z siebie już są przeciwzapalne, w związku z tym ich działanie również może pomagać w opanowaniu tej nadmiernej ekscytacji. Drugim problemem, który jest związany ze stresem, jest podwyższony poziom kortyzolu, a to jest związane z kolei z takim rozchwianiem szlaku rozkładu pregnenolonu. Pregnenolon to jest taka substancja, która powstaje z cholesterolu, i potem pregnenolon, progesteron, kortyzol. Czyli żeby wyprodukować kortyzol, my musimy ciągnąć z progesteronu, tak? Obniżamy wtedy pulę progesteronu. Procesy zapalne jeszcze tutaj nam nie pomagają, bo progesteron też obniża się w czasie stanów zapalnych. A dlaczego to jest takie ważne w depresji? Dlatego, że progesteron wpływa na aktywację receptorów GABA. Receptory GABA są potrzebne do tego, żeby się wyciszyć, tak? I tutaj wracamy znowu do tego, co mówiłam na początku, a mianowicie o tym niepokoju, tak? Tej ekscytacji, która jest właściwie z depresją związana. Drugi problem to jest taki, że jeżeli wytwarzamy dużo kortyzolu, to zawsze też jest to kosztem estrogenów. Estrogeny natomiast są odpowiedzialne za aktywację receptorów serotoninowych. Czyli jak widzicie Państwo, jeżeli się denerwujemy, stresujemy, to od razu mamy zaburzenia na poziomie receptorów dwóch najważniejszych neurotransmiterów wyciszających, czyli serotoniny i GABA. I to nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie. Tak? I tutaj teraz, co to jest GABA? GABA oczywiście, tak jak powiedziałam, to jest neurotransmiter wyciszający. On jest w parze z glutaminianem.
I te dwie substancje się jedna w drugą przekształcają w zależności od potrzeby. Tak naprawdę to my się musimy pobudzać, żeby pamiętać, bo glutaminian jest odpowiedzialny za pamięć. Natomiast powinniśmy się natychmiast bardzo szybko wyciszyć, tak? I za to jest odpowiedzialna GABA. Natomiast jeżeli mamy zaburzenie mineralne, to to nie jest takie proste. I teraz, jakie są minerały związane z tym procesem? No, oczywiście przede wszystkim stosunek miedzi do cynku. Jeżeli mamy niedobory cynku, to nie mamy aktywnych receptorów dla GABA i nie mamy konwersji glutaminianu do GABA. Czyli tutaj cynk jest takim wyciszającym. Nie dość tego, on jeszcze progesteron oczywiście stymuluje, ale o tym będę mówiła za chwilę. I teraz również magnez jest tutaj bardzo potrzebny, bo on również aktywuje receptory GABA. Cynk zależny jest od witaminy B6 i wtedy glutaminian do GABA się przekształca. Czyli jak Państwo widzicie, tutaj ta dobra mineralizacja bardzo jest potrzebna do tego, żeby no, czuć się dobrze. I teraz jeszcze problem właśnie miedzi i cynku. Tak jak powiedziałam, to jest problem hormonalny. Miedź stymuluje produkcję estrogenów, natomiast cynk stymuluje produkcję progesteronu. I teraz zaburzenia na tej osi powodują, że mamy za mało progesteronu, nie możemy się wyciszyć i tak dalej, i tak dalej. I teraz ta dominacja estrogenów jest bardzo popularna w dzisiejszych czasach. To są policystyczne jajniki, to są torbiele w piersi, torbiele w jajnikach, no to jest w ogóle nadmierna aktywność życiowa i tak dalej. I teraz ta dominacja estrogenów jest zależna od miedzi w ten sposób, że estrogeny zwiększają retencję miedzi w nerkach, natomiast miedź zaburza wątrobowy detoks estrogenów. Czyli tak naprawdę i tak źle, i tak niedobrze. W związku z tym, co należy zrobić? Należy ograniczyć ilość miedzi, a w jaki sposób to zrobić? No, zwiększając ilość cynku, tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że współczesne kobiety stosują środki antykoncepcyjne i obniżają sobie naturalnie ilość cynku, natomiast miedź podwyższają sobie przez wkładki domaciczne antykoncepcyjne. I tutaj oczywiście nie mówię, żeby nie stosować środków antykoncepcyjnych, tylko żeby mieć tego świadomość. Natomiast z drugiej strony należy zadbać o detoks estrogenów i suplementować substancje, które będą w tym pomagać. Między innymi to będzie sulforafan, czyli wyciąg z brokułów. To będzie glukaran wapnia i będzie DIM. Natomiast oczywiście unikać estrogenów. I teraz, co my możemy zrobić? Jak możemy się zorientować, czy dobrze się mineralizujemy, czy nie? No oczywiście tutaj analiza pierwiastkowa włosów jest podstawą. I czego tam będziemy szukać? No oczywiście stosunku cynku do miedzi, prawda? Bo to jest podstawa, jak już powiedziałam, estrogenów i nie tylko. Wapnia do magnezu, sodu do potasu, litu i oczywiście będziemy szukali, jaki typ metabolizmu przedstawia nasz pacjent, czy my mamy. I to będzie pomiędzy szybkim a wolnym metabolizmem, tak? Oczywiście wolny metabolizm jest raczej związany z depresją, w związku z tym, jeżeli mamy pacjenta, który ma wolny metabolizm, to musimy mu w tym pomóc, żeby oszczędzić energię i wtedy dieta wysokowarzywna, niskobiałkowa, niskowęglowodanowa będzie jak najlepsza, tak? I oczywiście odpowiednia suplementacja. Natomiast nie zrobimy nic, jeżeli nie poprawimy jelita. W związku z tym tutaj badanie dysbiozy jelitowej jest bardzo, bardzo ważne. Badanie nadwrażliwości pokarmowych, żeby w ogóle zacząć to leczyć, też jest wskazane. Oczywiście jeszcze dodatkowe badania typu badanie statusu metylacyjnego, badanie cytokin prozapalnych, czy chociażby poszukiwanie innych przyczyn typu mykotoksyny, toksyny, badania hormonalne, czy chociażby badania neurotransmiterów, które teraz też są osiągalne. Czyli takie holistyczne podejście do depresji, to jest to, co chciałabym Państwu zaproponować. Dziękuję bardzo.